Moje serce bije tylko wtedy, gdy mu każesz. Pod tym tytułem kryje się bardzo mroczny i powolny dramat, którego jednak trudno po prostu przestać oglądać. Film opowiada o trójce rodzeństwa, których życie polega na opiekowaniu się najmłodszym bratem, który cierpi na nieleczalną chorobę. Owa choroba wymusza na nim picie ludzkiej krwi. Nie pozwólcie się jednak oszukać. To nie jest kolejna nudna opowieść o wampirach, a raczej historia o miłości, poświęceniu oraz wyzwoleniu. Film uderza bardzo mocno w podstawowe emocje, które, jak wiemy, są najsilniejsze. Film nie jest dla ludzi nastawionych na akcję lub skomplikowaną fabułę, a raczej dla kogoś, kto od kina oczekuje wciągnięcia się na 1,5 godziny do mrocznego i ponurego świata ludzkich problemów i emocji.